Dzień dobry się z wami. Zostawiamy ze sobą warszawski Manhattan, by już za moment stanąć na tajemniczej wyspie. A jakiej? Dowiecie się już za chwilę. Tymczasem dajcie słupka. Siemanko, popylamy naszym nowym autkiem. Pani kierowniczka, najlepsza kierowniczka na Sardynii. Na świecie. Na świecie, jak dla mnie, jest moim najlepszym kierowcą. Jest właśnie w tej chwili przewodniczką naszą na drugą stronę wyspy. Albowiem jesteśmy na wyspie, która ma stronę jedną i stronę drugą. Jedziemy z jednej strony na drugą. Rozumiecie, prawda? I w zasadzie tu nie ma w ogóle ruchu. Poza nami nikt nie korzysta z tych dróg. Minęliśmy właśnie sardyński Giewont z krzyżem na szczycie. Jesteśmy w Dolomitach na Sardynii. To są trzy tysięczniki, czyli są trzy szczyty po 1000 metrów. Wszystko jest w Google, także spoko, szukajcie, na pewno znajdziecie. Zatrzymujemy się przy Valle della Luna, czyli księżycowej dolinie, która wygląda jak baśniowa kraina gigantów. To nasza pierwsza wyprawa na Sardynię, więc oglądaliśmy ją z ogromną ciekawością. Zaskoczyło nas ukształtowanie terenu, jak i wielkość wyspy. Spędziliśmy tutaj równo tydzień, a przez ten czas poznaliśmy dwa oblicza Sardynii. Dziś skupimy się na środku wyspy, a w następnym odcinku będzie więcej relaksu i plażowania. Przy okazji zapraszamy na nasze social media. Jesteśmy na Facebooku i Instagramie, a także prowadzimy podróżniczego bloga. Oglądacie kanał Travel Off. A po drodze mijamy mnóstwo geografii, kompletnie nieużywanej. Co jakiś czas zdarzają się jakieś pojedyncze budynki, farmy, bo gdzieś tutaj jednak człowieki żyją, pracują i coś uprawiają. Co jest fajne, że tutaj jest już wrzesień i ta wyspa jest mega zielona. Wyspa jest zielona. Pomimo tego, że jest a jest upał, no nieprzeciętny w porównaniu z chłodem, który mieliśmy dzisiaj rano, a wstając mieliśmy chyba 8 stopni, a przyjechaliśmy do 28. No to możecie rozumieć naszą trwogę, zmęczenie, wypocenie i szał w oczach. Ale jednocześnie zadowolenie, bo ta jesień w Polsce wcale nam nie pasowała. Proszę Pani, a co to za drzewa te takie tutaj brązowe? Proszę Pana, to są drzewa korkowe, tylko nie chodzi o to, że tworzą korki na drodze, tylko z ich... czego? Kory. Kory. Tworzy się korek, co na Sardynii wykorzystują maksymalnie, bo z tego korka jest wszystko. Od podstawek po torebki damskie, portfele i inne ciekawe rzeczy. A śniadania też robią z korka? O Sardynii wiemy już jedno. Tu nie ma prostych dróg. Ten, kto kładł tutaj drogi, nigdy nie widział linijki ani prostego kawałka sznurka. On miał tylko sznurek pomięty, pokręcony, wyjęty wprost z kieszeni i właśnie w ten sposób kładł drogi. W związku z tym tu się jeździ cały czas zakrętami, serpentynami i zakrętami. Tam za panią kierowniczką jest w tej chwili jakieś miasto Niunio. O, tam. Wiem, guzik widać. Tylko miasto jest tam, a my jedziemy tam. Jak rozumiecie? Sznurek z kieszeni. Cik, 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 cik.
wszędzie leżą krówki sardyniówki. To jest taka odmiana niepływających ryb z sierścią, one brązowe są często. Krówki i sardyniówki, zapiszcie sobie, sprawdźcie w Google, to jest bardzo, bardzo rzadka odmiana ryby. Fascynujący wykład. Mądrego to aż miło posłuchać. To musicie zobaczyć, bo mamy przepiękną miejscóweczkę na pobyt na Sardynii. Trinita, coś tam, zaraz wam pokażę, gdzie mieszkamy. Pyk, tu jest taki widoczek śmieszny, ale to nie jest esencja. Cofamy się dwa kroki i tu wchodzimy. To jest nasze salotto, czy też kucina. O, w zestawie mamy jakąś panią. Toż to rusałka. Polska rusałka na Sardynii. Rusałka, która podziwia włoskie belwedere. Gdybyście chcieli wiedzieć, to tam na horyzoncie jest Ocean Śródziemnomorski. Na żywo to miejsce jest jeszcze fajniejsze niż było w ofercie niż na zdjęciach. Airbnb. Znaczy się, zdjęcia nie oddają całego klimatu tej miejscóweczki. Wyruszam na samotną wyprawę, jak to samotny wilk. Idę na wielki trekking. Będę się wspinał na wielką górę za naszym domem. Idę sam, albowiem Eli już jest, jak to powiedziała, zrąbana jak koń po westernie. Czekają mnie przeciążenia, przesilenia, przewyższenia. Droga będzie na pewno bardzo niebezpieczna. Z Elą na wszelki wypadek pożegnaliśmy się. Nie wiadomo, czy ja wrócę z tej wyprawy. Zobaczymy, czy dotrę, jak się uda, odezwę się ze szczytu. Jak mawiał klasyk, lodzie miodzie, panowie. Coś mi mówi, że zbliżam się do ostatniego etapu morderczego podejścia. Na szczycie zauważam białą postać, która spogląda ku zachodowi słońca. Oglądacie kanał Travelog. Dzisiaj spróbujemy znaleźć na wyspie kilka antycznych wież Nuraghe oraz bajecznie położonych średniowiecznych zamków. Będą miejsca, które znaleźliśmy my i takie, które znalazły nas. I used to think the world of you. Ludność zamieszkująca środek wyspy żyje w małych wioskach, w których często używa się języka nieznanego kilka kilometrów dalej. Mieszkańcy zwykle zajmują się tu prostym życiem. Wypasają zwierzęta, uprawiają anysz, produkują miód i przetwarzają korek pozyskany z tutejszych drzew korkowych. Cześć, ciao. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie z parku naturalnego niedaleko miasteczka Ajus. Trafiliśmy tu przez kompletny przypadek w drodze do miasta Tempio Pausania. Postanowiliśmy sobie odbić w bok, bo zobaczyliśmy napis na drodze, na tabliczce Panoramica Ajus, gdzie panoramico zwykle oznacza punkt widokowy. Natomiast panoramika tutaj oznacza bardzo malowniczą drogę pełną
dolin pełną skał, gór, kamieni. Natomiast tutaj zajrzeliśmy, jak się rzekło, przez przypadek i miejsce to nas oczarowało. Pełno tu głazów wśród drzew. Bardzo, bardzo malownicza sceneria. I jak się okazuje... Sardynia to nie tylko plaże, z czego jest bardzo znana, ale ma też bardzo wiele ciekawych miejsc oddalonych od plaż w głębi lądu. Jest ta Sardynia nad wodą, te plaże poukrywane w skałach, ale jest też Sardynia wewnątrzlądowa. Czasami trzeba się powspinać, wjechać na jakieś szczyty i odnaleźć takie miejsca jak to. Jesteśmy na samym brzegu tego parku, nie wiemy co znajdziemy dalej. Zobaczymy. Mam przemyślenie. Park, w którym się znajdujemy, nazywa się Santa Denia Parco di Agius, jakoś tak. Santa Denia. Denia, nie kojarzy wam się to z czymś? Bo mnie Sardenia. Sardenia. Tak się nazywa Sardynia po włosku. Sardenia. Wszystko, co tu jest sardyńskie, ma przymiotnik sardo, co oznacza sardyński. I teraz się zastanawiam, czy na przykład sardo to nie jest w języku sardyńskim święty, czyli Sardenia znaczyłoby święta Denia, Santa Denia, tak jak park, w którym się znajdujemy. Trochę się zgrzałem, bo biegałem po kamulcach, schodach i różnych takich miejscach. No, okazuje się, że to jest miejsce. Dobrze, że skręciłaś. Dobrze, że skręciłam. Intuicja mnie tym razem nie zawiodła. A tę panią wypikam. Kwiatek dla mnie. To jest kwiatek dla Eli, ale możecie tylko popatrzeć. Natomiast pachnie... Pachnie anyżem. Wiesz co, to jest koper moim zdaniem. Nie anyż, koper. Ten kwiatek jest bardzo wyschnięty już. W zasadzie chyba zakończył swoją karierę. To jest dość twarde. Nie wiem, co to za roślina. Tu w środku były kiedyś pewnie kwiatki. O, teraz fajniej pachnie takimi ziołami. To pachnie kiszonymi ogórkami. Ja mówiłem, że koprem, nie? Koper. Koper, a pani kierowniczka twierdzi, że to jednak ogórki kiszone. No bo koper się daje do ogórków, więc normalnie pachnie jak z beczki z kiszonych ogórków. To gdzieś tam jeszcze musi być anyż, bo ja go tam ewidentnie czułem anyż. Uwierzcie mi, przyrzekam, tam czułem anyż. Jedziemy dalej. Nie koper. Jedziemy dalej. Nuragi to antyczne kamienne wieże rozrzucone po całej wyspie. Nie do końca dziś wiadomo, jakie było ich przeznaczenie. Mogły być obiektami obronnymi, miejscami kultu lub wieżami obserwacyjnymi. Na Sardynii zobaczycie ich ponad 7 tysięcy. Zatrzymaliśmy się na piknik i przygrywa nam oddział krówek sardynówek. Pora dojenia. No chyba jednak nie zrobiłeś na niej wrażenia. Stoimy na zupełnie pustej
polnej drodze, co prawda jest wyasfaltowana, ale jest polna. Wszędzie wokół są pola, dlatego droga jest polna. Z tej strony 300 metrów od nas stoi Nuraghe. Wielka wieża o niewiadomym przeznaczeniu. Czy to strategicznym, czy obserwacyjnym. A oto strategiczny przemarsz owiec. Z tej strony z kolei jest miasteczko z zamkiem Doria. Castello Doria. Dobrze mówię nazwę? Castello Doria. Za chwilę tam pojedziemy i pokażemy wam, co tam jest. To już jest kolejne miasteczko, w którym się zatrzymujemy i mamy wrażenie, że jesteśmy jedynymi turystami. Nikogo nie ma oprócz nas. Oprócz mieszkańców pijących kawę. No dobra, to ty idziesz na górę do zamku, ja schodzę uliczką z powrotem do centrum i się na dole spotkamy. Ale nie zgubisz się? Nie wiem, tego nie mogę ci gwarantować. Gdzie cię znajdę? W Italii gdzieś. Castello dei Doria, naszym zdaniem, bardziej wygląda jak ruiny kościoła, ale skoro tradycja twierdzi, że to zamek, to z nią nie dyskutujemy. Tak czy owak, to piękne miejsce. Oglądacie kanał Travela. Zamek powstał w XII wieku, a wniosła go liguryjska rodzina Doria z Genui. W przejrzyste dni podobno widać stąd wybrzeża Korsyki. A będąc tu, nie zapomnijcie zwiedzić miasteczka Chiaramonti, leżącego u stóp zamku. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do odwiedzenia największej z sardynek. Ciekawi jesteśmy, jak wam się podoba taka formuła filmu. Dajcie nam znać w komentarzach. Nuraghe znalazłem. Chodź tutaj. Chodź. Idę. Spokojnie. Chodź. Tranquillo. Pasz się. Znalazłem Nuraghe. Czyli co? Nie wiem co, to jest wieża. Wieża z kamieni. Powiem krótko. Cały dzień jeździliśmy po tej, no, pięknej wyspie. I szukaliśmy, aż w końcu się doszukaliśmy. Wieżę. Kamienną wieżę Nuraghe. Stoi za nami. Kogo? Nuraghe. Nuraghe. Wieżę Nuraghe znaleźliśmy. Nie użyto przy jej budowie zaprawy. Te kamulce są położone na sobie. Większość, których dzisiaj szukaliśmy, była totalnie niedostępna. Nie można było ani dojść, ani dojechać. I wracając do domu, całkiem przypadkiem trafiliśmy właśnie na... Nazwijmy to, że jest za darmochę. Przeskoczyliśmy ogrodzenie. Tylko nikomu nie mówcie. Nikomu ani słowa. Wieża Nuraghe, czyli musi do kogoś należeć. Wieża Nuraghe, Nuraghe. Dowiemy się, kim był Nuraghe. Na koniec zostawiamy was z Castel Sardo, naszym zdaniem perełką północno-wschodniej Sardynii. Teraz jest idealny moment na zostawienie palca w górę i komentarza dla zasięgów. A więc wszyscy myszki w ręce i wiecie, gdzie klikać.
Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnicie film znajomym. My jesteśmy Travelove. A wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. Trzymajcie się ciepło. Ciao!